Witam, postanowiłem nagrać filmik, bo pisanie mi nie idzie, tym bardziej, że to troszeczkę mam rzeczy do powiedzenia. Pozwólcie, że sobie będę w międzyczasie jadł, bo idę na siłownię, dzisiaj będą siady. Więc nie chciałbym, żeby to się wszystko zwróciło. Słuchajcie, pierwsza sprawa to jest taka, grupa nam się bardzo fajnie rozwinęła. Mamy już prawie 10 tysięcy osób. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tyle osób będzie w grupie. Przez jakiś moment było takie marzenie, że może o kurde, super byłoby, gdyby nas było 10 tysięcy, ale wydawało się to mało realne. Natomiast zobaczcie, już prawie 9900 osób praktycznie w grupie jest, także myślę, może miesiąc, dwa, trzy, bo teraz wiadomo, że te osoby tak szybko nie dochodzą i to 10 tysięcy będzie. Wtedy postaram się jakiś fajny konkurs, jakieś fajne nagrody zrobić. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejna sprawa, co u mnie? No w sumie pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna całe wakacje przetrenowałem i to całkiem jakoś tam szło. Wiadomo, mam sporo kontuzji i to mnie troszeczkę też powstrzymuje. Natomiast tak troszeczkę niespodziewanie postanowiłem i to jest na 99% już, wystartuję na Mistrzostwach Świata w trójboju siłowym w Niemczech, Federacja WUAP. W trójboju nie startowałem, oj nie pamiętam, ale kilkanaście lat i to jeszcze ostatnie moje starty to były starty sprzętowe, bo praktycznie nic innego nie było wtedy w Polsce. Jaka kategoria? No pewnie wagowo zobaczymy, bo zaczynam przybierać, to pewnie będzie 140. No i wiekowa, Submasters, umówmy się tam na Open, nie jestem gotowy, tym bardziej, że to będzie debiut tak naprawdę w trójboju RAW. Natomiast to, co było zarzutem do tych federacji jakiś czas temu, no te wyniki są ogólnie niezłe teraz, nie? Niezłe, patrzyłem na rekordy, jeszcze się zdarzało w tych moich kategoriach do niedawna, że tam praktycznie nic nie było, albo jakieś tam śmieszne 100-200 kg w martwym ciągu, natomiast no teraz widzę jest 800 kg, to już jak na dziadku w moim wieku to jest całkiem nieźle. Ja to sobie porównywałem z innymi federacjami, porównywałem sobie nawet w tym, gdzie tam nie ma submastersów, czyli tam na przykład gdzieś tam M1, IPF i tak dalej. No, jest niezły poziom. Jakie mam plany? No, plany mam takie, żeby przede wszystkim zaliczyć jak najwięcej podejść. Najbardziej tutaj mnie interesuje przysiad, bo w przysiadzie bardzo dawno nie startowałem. Na pewno zacznę bardzo nisko. Jak nisko, to się jeszcze okaże. Podejrzewam, że to może być 200, może 210 kg pierwsze podejście, a później zobaczymy. Nie ukrywam, że chciałbym zaatakować każdy z tych trzech rekordów, który jest w trójboju, a więc tam jest w przysiadzie 300 kg. Wydaje mi się to mało realne, no ale spróbuję. Później jest wyciskanie 220, to jest absolutny kosmos dla mnie. Natomiast, no cóż, ostatnio udało się w Wągrowcu 207,5. Może coś dołożę. No przynajmniej będę się starał. No i zostaje martwy ciąg w trójboju, z tego co pamiętam jest chyba 310 kg, jest tak najbardziej w moim zasięgu. Rozważam jeszcze start w single lifcie w martwym ciągu, podejrzewam, jeszcze nie rozmawiałem, ale będzie tam mój serdeczny kolega Hayak z Armenii. No on jest aktualnym mistrzem, rekordzistą świata w martwym ciągu w Submastersach 140, tam jest wynik 320 kg. Byłoby ciekawie, natomiast no, też widziałem harmonogram i tak chyba w środę, czyli tam pierwszy dzień zawodów byłby ten mój trójbój, a single lifty są chyba w niedzielę. Pewnie jest możliwość przepisania, natomiast no, nie ma już tej frajdy z tej bezpośredniej rywalizacji, prawda, że ktoś coś podnosi, ja na to odpowiadam, więc nad tym się jeszcze zastanowię, bo to też wiadomo, są jakieś tam opłaty startowe i tak dalej, więc to jest kwestia przemyślenia. Tak jak mówiłem, dzisiaj przysiady, będę robił pierwszy raz od jakiegoś dłuższego czasu w taśmach, mam tu jakieś te niebieskie monstery, zamówiłem sobie nowe taśmy też do siadów. O Jezu, nie, no monstery mam teraz, a zamówiłem Inzery, nie pamiętam już jak one się nazywają, te czarno-czerwone, takie jak ja tam startowałem w nich kilkanaście lat temu i tamte miałem względnie opanowane, chyba już jestem troszeczkę za stary, żeby się uczyć nowych taśm, nie wiem, jakoś mi te nowe taśmy nie podchodzą, może to będzie strzał w dziesiątkę, co prawda one są tylko dwumetrowe, ale no mówmy się, ja nie, tak nie jestem w stanie w kilka tygodni opanować taśm do tego stopnia, żeby tam z nich wszystko wyciągnąć.
No więc co, dzisiaj spróbuję te przysiady możliwie mocno. Nie wiem, plan jest taki, żeby dojść nawet tam do 200 na 5 razy i to tak w sposób taki na zaliczenie. Czy to się uda, zobaczymy. Jak się uda i się nie rozlecę w ciągu tam tygodnia, dwóch, no to myślę, że będzie jeszcze czas i wtedy się zapisuję na te zawody i lecimy. Kwestia jeszcze ustalenia jakichś hoteli i tak dalej. Co jeszcze, no tak jak mówiłem, no jakby ktoś tam pyta, bo tam dwie rzeczy się pojawiają. Kwestia diety, to może nagram osobny filmik. No dzisiaj po prostu jeszcze nie zjadłem obiadu, śniadanie takie mizerne, więc tam sobie jem bułeczkę i maślankę, żeby jakieś kalorie były. Natomiast tak mówię, o diecie nagram osobny temat. No i kwestia alkoholu, bo tam często w tych filmikach wrzucam. Myślę, że tam większość to zapała, że to jest forma jakiegoś tam żartu. No umówmy się, tam za dużo pić nie można i powiem szczerze, nawet taką dosyć drastyczną decyzję, że teraz praktycznie do zera już ograniczyłem alkohol. Nie pamiętam, chyba tydzień temu pół lampki wina wypiłem i to na tyle sobie pozwalam, nawet tam na treningach to jedno piwo, które wcześniej piłem, na razie unikam. Dlaczego? No dlatego, że po prostu stany zapalne, mnie praktycznie wszystko w tym momencie boli. To jest kwestia jakaś tam osobnicza, to jest kwestia błędów młodości, jakieś głupoty, kontuzji, które teraz wychodzą. To też może moi podopieczni też się czasami dziwią, dlaczego ja tam tak bardzo na to zwracam uwagę, jakieś ćwiczenia wzmacniające, rehabilitujące, prewencyjne. No właśnie to z tego wynika, żebyście też nie mieli takich problemów jak ja w tym momencie. No i co, czy totalna abstynencja? No to też powiem nie do końca, u mnie też tak jest, że na przykład na bardzo dużych ciężarach ja się za bardzo troszeczkę spinam, zawsze przy przysiadzie i wtedy jakaś tam minimalna ilość alkoholu dobrze mi robi jak najbardziej. Natomiast to też nie jest tak, jak na tych filmikach czasami i mogłoby się wydawać, że tam piję codziennie, czy to są jakieś duże ilości, to może być tam, nie wiem, 50 wódki, czy jakieś tam wiśniówki, czy jakieś piwo i to tak jak teraz, to będzie pewnie się pojawi tam 2-3 razy w ciągu całych przygotowań i to wszystko. A tak na co dzień, no niestety no nie mogę, bo mówię, no na granicy to wszystko funkcjonuje u mnie. Zwłaszcza klatka ostatnio i kolana, więc no taki wybór podjąłem. Mam nadzieję, że to mi pomoże troszeczkę lepiej dźwigać i trochę lepiej się regenerować. Pozdrawiam.